Lekcja Montessori. Opowiem dzisiaj o 8 założeniach pedagogiki Marii Montessori. Myślę, że każdy rodzic, który chce tę pedagogikę stosować w swoim domu, powinien się z nimi zapoznać. Aby nie ograniczać się do kupowania pomocy i montessoriańskich zabawek, ale w pełni wykorzystać to, co Maria Montessori chce nam przekazać. Pierwsza zasada to ruch. Maria Montessori mówi, że bez ruchu nie ma procesu nauki. A każde dziecko, aby się uczyć, musi się ruszać. Podobnie my, dorośli, kiedy poznajemy nowe urządzenia, dotykamy je, manipulujemy rękami i w ten sposób je poznajemy. Tak samo nasze dzieci. Dlatego pamiętajmy o tym, organizując dla nich przestrzeń, aby mogły swobodnie poznawać otaczający je świat i przedmioty. Drugie założenie to wybór. Maria Montessori zaobserwowała, że kiedy dziecko ma wybór, to proces nauki przebiega sprawnie. I dotyczy to zarówno pomocy edukacyjnej, z którymi pracuje, ale również miejsca, czasu, czyli kiedy i jak długo, i osoby, z którą chce pracować. Osoby dorosłe, takie jak nauczyciel czy rodzic, prowadzi dziecko, pokazuje mu, kieruje nim, ale decyzje do wyżej wcześniej wymienionych aspektów należą do dziecka i powinniśmy je uszanować. Trzecie założenie to zainteresowanie. Myślę, że każdy z swojego doświadczenia wie, że kiedy jest czymś zainteresowany, to proces nauki przebiega naturalnie. Wykorzystajmy ten potencjał w naszych dzieciach. Obserwujmy je, co je cieszy, co je interesuje i pomóżmy zdobywać im wiedzę na ich poziomie. Czwarte założenie – unikanie nagród. Tak jak dla wielu rodziców unikanie kar jest dosyć oczywiste, to unikanie nagród już nie do końca. A Maria Montessori już 100 lat temu zauważyła, że kiedy dzieci się uczą, nie cieszą ich nagrody. One mają wewnętrzną radość z tego, że poznają świat, a nagrody tylko to zaburzają i niszczą. Współczesna nauka to potwierdza. Przeprowadzono badania na grupie przedszkolaków. Poproszono ich o namalowanie rysunku. W pierwszej grupie podziękowano za rysunek, kiedy to wykonała, natomiast w drugiej grupie dano nagrodę. Kiedy po pewnym czasie poproszono dzieci ponownie o zrobienie obrazku, to pierwsza grupa dzieci ruszyła do pracy z ochotą, natomiast druga zapytała się, czy coś za to dostanie. Kiedy usłyszeli, że nie, nie chcieli już więcej malować. Jeśli chcemy rozwijać w naszych dzieciach motywację wewnętrzną, nie powinniśmy ich dawać. Motywacja wewnętrzna to wartość. Jest to proces, który dziecko buduje z czasem, ale również na długo z nim pozostaje. Założenie piąte to nauka w mieszanej grupie wiekowej. W placówkach montessoriańskich możemy zaobserwować, że nie ma grupy 3-latków, 4-latków, 5-latków, tylko jest jedna grupa dzieci w wieku od 3 do 6. W taki sposób dzieciaczki te młodsze obserwują starsze, naśladują je i się od nich uczą. Natomiast starsze dzieci mają możliwość sprawdzenia się w roli lidera oraz opiekuna. Takie warunki w domach są naturalne, kiedy rodzeństwo w różnym wieku uczy się wzajemnie od siebie. Szóste założenie to nauka przez doświadczanie. Kiedy nasze dziecko poznaje nowe rzeczy, ważne, aby mogło zrobić to wieloma zmysłami. Kiedy na przykład uczy się o nowych gatunkach drzew, to nie wystarczy tylko mu pokazać książkę, przeczytać w niej, czy pokazać kolorowe zdjęcia lub przedstawić pomocę w kształcie drewnianych liści, ale należy wyjść na dwór, pokazać dziecku, jak wygląda lipa, wierzba czy klon, aby mogło je dotknąć, poczuć, zerwać liść, może go ususzyć i również zobaczyć drzewa o różnych porach roku, kiedy kwitną i kiedy opadają im liście. To jest prawdziwy proces nauki. Siódme założenie to więź między uczniem a nauczycielem. Maria Montessori obserwuje, że aby proces nauki mógł nastąpić, to ta więź jest konieczna do wytworzenia. Po prostu uczeń powinien swojego nauczyciela polubić.
Myślę, że wiele osób z nas ma doświadczenia ze szkolnej ławki, kiedy nie darzyło sympatią nauczyciela, a w związku z tym również przedmiotu, który wykładał. Dlatego ta więź jest taka ważna, szczególnie u młodszych dzieci, które potrzebują dużo ciepła. Ósma zasada, już ostatnia, to porządek. Maria Montessori obserwuje u najmłodszych dzieci, u niemowląt, że mają fazę wrażliwą na porządek. W otoczeniu zorganizowane czują się spokojni. Natomiast kiedy panuje chaos i bałagan, są zdenerwowane, a proces nauki zaburzony. Podobnie jest u starszych dzieci. W montessoriańskich placówkach możemy zaobserwować, że pomoce poukładane są działami. Dział matematyki, dział języka i każda pomoc ma swoje miejsce. Ten ład zewnętrzny pozytywnie wpływa na ład w umysłach naszych dzieci. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że tych 8 zasad pomoże Wam wprowadzać pedagogikę Marii Montessori w Waszych domach. Pozdrawiam i do zobaczenia!